Witam serdecznie Państwa na gali z okazji 70-lecia naszej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica w Połuczynie Zdroju. Nazywam się Zenon Darusz i przypadł mi zaszczyt rozpoczęcia dzisiejszej uroczystości. Były jakieś tam rozmowy, Krzysztof Ibisz czy nie wiem, Pazura, ale niestety nie wiem, na którym miejscu utknęły te rozmowy, dlatego ja nie jestem zawodowym konferencjerem, nie prowadzę też imprez masowych. Zostałem po prostu wytypowanym nauczycielem. Dlatego już na wstępie proszę o wyrozumiałość i przepraszam za wszelkie uchybienia i niedoskonałości. Za chwilkę nastąpi... Dziękuję bardzo. Ja to wszystko umiałem, a teraz muszę czytać, to straszne. Za chwilę nastąpi uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewamy hymn państwowy. Dlatego proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły, wprowadzić. Cały spoczni do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, i my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jest mi niezmiernie miło, że w tej chwili mogę powitać przybyłych na tę naszą zacną uroczystość, na tą szacowną uroczystość, również szacownych gości. Przybył do nas pan Robert Stępień, zachodniopomorski wicekurator oświaty. Witamy serdecznie. Witam szanownych posłów, którzy do nas przybyli dzisiaj. Panią Małgorzatę Golińską. I pana Stefana Romeckiego. Witam przybyłe władze samorządowe szczebla powiatowego. Witam pana wicestarostę Zdzisława Pawelca. Witam panią przewodniczącą Rady Powiatu Danutę Malitowską. Witam przybyłych członków zarządu starostwa powiatowego w Świdwinie, radnych tej i wszystkich poprzednich kadencji. Proszę bardzo, państwo się pokażą. Jesteśmy w kinie, w miejscu, w którym jak właśnie, które jak miejsce, które nam mówi o tym, że życie upływa nam jak kadry w filmie. I wypadałoby, żebym przypomniał tutaj z tego miejsca kontekst powstania naszej szkoły. Był to rok 1946, 6 października. Wielu z tych, którzy zakładało tę szkołę, już wśród nas nie ma. Większość z nich odeszła. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, uczniowie naszej szkoły udali się na cmentarz, by symbolicznie na tych grobach nauczycieli, profesorów, którzy zmarli i leżą na połczyńskim cmentarzu, złożyć wiązanki kwiatów. Leży tam już bodajże kilkanaście osób, kilkunastu profesorów, nauczycieli. I dlatego chciałbym, szanowni państwo, żeby też symbolicznie uczcić minutą ciszy tych zmarłych, nie tylko profesorów, ale i uczniów już naszej szkoły. Dziękuję państwu. Szkoła wydała 5109 absolwentów. Można powiedzieć, że drugi Połczyn wyjechał w świat.
Jakie idee, jakie cele przyświecały tym, którzy tuż po wojnie zakładali połczyńską szkołę? Rzeczywistość, jaka miała miejsce w 1946 roku, dzisiaj wiadoma, wtedy była jeszcze nieokreślona. Wiadomo, że skończyła się II wojna światowa. Rodziło się pytanie, jak żyć dalej. Różne wybory były Polaków w tamtym czasie, ale jednym z najbardziej rozsądnych było założenie szkoły. W komitecie założycielskim szkoły był kierownik poczty, byli inni ludzie, ale był też ksiądz Jan Krzyżykowski. I właśnie ta szkoła, która powstała 6 października 1946 roku, powstała właśnie w tej nowej Polsce. Tak jak to imię naszego patrona Stanisława Staszica też było na imię szkoły. Stanisław Staszic też żył na przełomie epok. Żył jeszcze w wolnej Polsce, ale żył już w Polsce po rozbiorach. Podejmował decyzję, jak dalej pracować dla Polski, kiedy państwa polskiego nie będzie. Nasz patron Stanisław Staszic, eks-ksiądz, poświęcił swoją działalność rozwojowi oświaty. W 1816 roku założył pierwszą szkołę górniczą w Polsce. I ona została założona właśnie w Kielcach. I ci ludzie, którzy żyli w tym okresie bardzo trudnym dla nas, dla Polski, zdecydowali się, że założą szkołę w małym miasteczku. Czym jest liceum? Liceum jest szkołą szczególną. Szkołą, która skupia w sobie takie dwa pojęcia. Liceum. W Atenach Arystoteles założył właśnie szkołę, która nazywała się liceum. I w liceum ogólnokształcącym splatają się takie dwie rzeczywistości. Ateny i Jerozolima. Dwie rzeczywistości, które leżą u podstaw wszelkiej nauki, wszelkiego rozwoju człowieka. Ateny, mądrość, piękno, sztuka i Jerozolima, czyli miejsce, które ukazuje nam poświęcenie, cierpienie dla innych. Na tych dwóch filarach wyrosła nasza cywilizacja i liceum ogólnokształcące właśnie wpisuje się w tę rzeczywistość. Tak jak powiedziałem, różne były wybory. Były też takie wybory, które świętujemy obecnie. Bo w tym roku usłyszeliśmy szczególnie takie słowa Danuty Siedzikównej, która napisała do swojej babci w Grypsie: z woli nieba, z woli własnej zachowałem się jak trzeba. Ale nie tylko takie były wybory. Ci ludzie zachowali się jak trzeba, zakładając nasze liceum, które trwa do dnia dzisiejszego. Nie będziemy tu oceniać tych, którzy żyli w tym złożonym kontekście wydarzeń. Szkoła opiera się na dwóch rzeczywistościach, powiedziałem, Ateny i Jerozolima, ale też na takich dwóch skrzydłach, które można określić jako wiara i rozum, gdzie duch ludzki rozwija się. Nasza szkoła wydała, jak wszyscy wiemy, wielu ludzi, którzy poszli w Polskę, wielu ludzi, którzy służą jej do dzisiaj. Ale także tych, którzy poszli za głosem ducha, za głosem serca i rozbudzone przez profesorów, nauczycieli nadzieje, rozbudzone umiejętności, rozbudzone oczekiwania tego, kim chcą być, zaczęli realizować w dorosłym życiu. W szkole następuje spotkanie w relacji mistrz-nauczyciel. Wspomniałem już tutaj panią Mirosławę Chojnowską, moją nauczycielkę. Jestem absolwentem tej szkoły z 1984 roku.
I mogę powiedzieć za siebie, ale mogę powiedzieć za wszystkich absolwentów, za tych, którzy ze szkołą są związani, że to, że sprowadziła nas, tak jak powiedziałem, z całej Polski, z krańców świata, miłość do naszej szkoły, to jest ta rzeczywistość, która została zaszczepiona nam przez właśnie nauczycieli, tych ludzi, bez których szkoły nie ma. Także w naszej szkole ta rzeczywistość ciągle trwa, ciągle się rozwija. Takim symbolem naszej szkoły była sowa, która przez długie lata widniała na frontonie naszej szkoły. Zdecydowaliśmy w zespole, który przygotowywał jubileusz, żeby odnowić właśnie ten mural. Także sądzę, że dzięki temu wszystkiemu, co towarzyszy zjazdowi absolwentów tej 70. rocznicy naszej szkoły, uda się ten mural jeszcze w tym roku odnowić i żeby ta sowa nam patronowała. Mówi się o czymś takim, że każda szkoła ma swojego ducha. Obecny tutaj na tej sali mój poprzednik, pan Stefan Myca, mówił, że takim dobrym duchem szkoły jest właśnie ta sowa. I chciałbym, w tej sowie właśnie splatają się te rzeczywistości, o których mówiłem. Wiara, rozum, Ateny, Jerozolima. To wszystko sprawia, że z krańców świata zwołała nas właśnie dzisiaj nasza szkoła. Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica. Proszę wybaczyć mi to, że to przemówienie może nie jest aż takie składne, ale jest na pewno szczere. Nie wiem, czy jest na naszej sali osoba, która jest najstarszym absolwentem naszego liceum, bo z 1951 roku pan Romuald Palczewski. Może przybędzie, nie słyszę tutaj, może przybędzie na uroczystości związane z dniem na zjazd absolwentów. Ale właśnie nawet tacy ludzie, już ponad 80-letni, są w stanie podjąć ten trud, by na nasze święto, na nasz jubileusz przybyć. W tej chwili w programie jest występ artystyczny. Dziś w wykonaniu pani Pauli Salińskiej, aktorki i pedagoga pracującego w Świdnińskim Ośrodku Kultury oraz pana Filipa Świętkowskiego, absolwenta naszej szkoły, a także dyplomowanego dyrygenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i nauczyciela muzyki w Połczyńskiej Szkole Podstawowej. Duet artystów wykona na nas 4 utwory, 1 Franciszka Schuberta, 2 utwory Fryderyka Chopina, 1 Stanisława Moniuszki. Zapraszam. Daj nam, Mutter, Gott.
Zapraszamy teraz do obejrzenia naszej prezentacji na temat historii szkoły.
nadzieję, że prezentacja, którą obejrzeliśmy, stała się przyczynkiem do niejednej ciepłej myśli, szczególnie dla absolwentów i pracowników. W szkole czeka na Państwa dużo więcej takich obrazów. Wspomnienie to nie wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Na każdej gali akademicznej uroczystości jest taki moment, kiedy to zaproszeni goście zabierają głos. I właśnie teraz nadszedł taki czas. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana Roberta Stępnia, wicekuratora oświaty w Szczecinie, który poza słowami własnymi ma dla nas do czytania list wicewojewody zachodniopomorskiego pana Marka Subocza. Mam dzisiaj podwójną przyjemność, bo przed sobą mam list pana wojewody zachodniopomorskiego, który zaplanował do państwa ten przyjazd, ale niestety wczoraj plany mu się zmieniły. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za zaproszenie na tą uroczystość i pozwolę sobie odczytać list skierowany na pana ręce do wszystkich tutaj państwa zgromadzonych. Pan Bogusław Ogorzałek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju. Szanowny panie dyrektorze, składam państwu serdeczne gratulacje z okazji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju. Patron państwa szkoły, wybitna osobowość, jaką był Stanisław Staszic, mawiał: talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada. Od 70 lat państwa liceum uczą się młodzi ludzie w niezwykle ważnym i trudnym dla nich okresie życia. Wierzę, że dokładacie państwo wszelkich starań, by zgodnie ze słowami swojego patrona nadawać wielką wartość ich talentom. Cieszę się, że szkoła aktywnie włącza się w ambitne i pożyteczne inicjatywy, jak promujący zdrowe żywienie i tryb życia projekt Równe Szanse w Zdrowiu, czy motywujący uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce projekt Najlepszy w Zawodzie. Na szczególne uznanie zasługuje fakt utworzenia przez państwa wspólnie z przedsiębiorstwami prywatnymi jedynej w Polsce pracowni Laboratorium Internetu Rzeczy, dającej nauczycielom i uczniom możliwość pracy z najnowszymi technologiami informatycznymi. Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół życzę kolejnych wspaniałych inicjatyw zakończonych sukcesem, nauczycielom pasji w przekazywaniu wiedzy, a uczniom pedagogów, których będą kiedyś wspominać ciepłymi i życzliwymi słowami. Podpisał Marek Subocz, wicewojewoda. Serdecznie gratuluję. Drodzy Państwo, żeby już dwa razy nie wychodzić, skorzystam z okazji i dziękuję, że Państwo tu połączyli. W imieniu teraz zachodniopomorskiego kuratora oświaty przekażę życzenia i mam też do odczytania drugi list. Szanowny panie dyrektorze, szanowni nauczyciele i rodzice, drodzy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju. Mottem tego listu są słowa naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Jubileusz 70-lecia to podniosłe wydarzenie wieńczące wysiłki wielu pokoleń uczniów, pedagogów i rodziców. Wyrażam głęboką nadzieję, że dzisiejsze święto stanie się dla całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem. Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować Państwu za trud i pracę włożoną w kształtowanie bogatego wartości wizerunku szkoły. To bardzo ważne, by proces kształcenia młodych ludzi przebiegał w kreatywnej i przyjaznej atmosferze, dawał im możliwość odkrywania własnych pasji i zainteresowań. Dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie tej szkoły mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach i projektach edukacyjnych, co z pewnością otwiera przed nimi nowe, szerokie horyzonty. Drodzy uczniowie, dziękuję za odważne podejmowanie nowych wyzwań
i życzę, by zdobyte umiejętności stały się dla Was źródłem satysfakcji oraz sukcesu na dalszych etapach edukacyjnych. Gratuluję Państwu wszystkich dotychczasowych osiągnięć, życzę dalszych sukcesów dydaktycznych oraz wciąż nieustającej energii w pomnażaniu dotychczasowego dorobku szkoły. Wierzę, że uczniowie, ich rodzice i pedagodzy wspólnie zapiszą jeszcze wiele stron wspaniałej księgi Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju. Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zaremska-Kulesza. Gratuluję Pani Dyrektorze. Pani Małgorzata Galińska, w imieniu wszystkich parlamentarzystów i Pani nasza poseł Zofia Wilczyńska, także zapraszam w tej chwili na scenę. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich parlamentarzystów za zaproszenie na tę wielką uroczystość w roku, kiedy Polska obchodzi 1050-lecie przyjęcia chrztu. Połczyn-Zdrój, Liceum Ogólnokształcące, obchodzi swój wielki jubileusz 70-lecia istnienia. I tak siedziałam sobie w tym pierwszym rzędzie, nie przywykłam do tego, i słuchałam różnych głosów z tyłu wtedy, kiedy pan dyrektor witał poszczególnych gości. I tak przyszło mi na myśl, że ten wielki jubileusz to tak naprawdę zjazd rodzinny. I bardzo się cieszę, że mogę w tym zjeździe rodzinnym z Państwem brać udział. Szanowni Państwo, dziękując za to zaproszenie, gratuluję jednocześnie tego wielkiego sukcesu, ale to jest sukces oczywiście dzisiejszej dyrekcji, dzisiejszych nauczycieli, ale myślę, że przede wszystkim byłych pracowników, wszystkich tych, którzy przez te ostatnie lata pracowali dla dobra tej szkoły i dla dobra Połczyna-Zdroju. Gratuluję Państwu tego wielkiego sukcesu. Na ręce Pana Dyrektora w imieniu wszystkich parlamentarzystów składam symbolicznie wiązankę kwiatów, ale jednocześnie dla wszystkich Państwa najserdeczniejsze życzenia, aby takie sukcesy towarzyszyły Wam w kolejnych latach, abyście w tych najbliższych dniach, kiedy spotykacie się, żeby wspominać te wspomnienia, żeby Wam przebiegały z uśmiechem na ustach, czasem z łezką w oku, ale tą radosną łezką. I abyście, opuszczając Połczyn-Zdrój, wywieźli ze sobą kolejne wspomnienia, dołączając do tych wspomnień, które już wywieźliście z tego liceum. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, gdy otrzymałem zaproszenie do mojego biura poselskiego, pochwaliłem się koledze, mojemu doradcy finansowemu Waldemarowi Wiktorowi, który dzisiaj jest ze mną. Stefan, musimy tam jechać. Ta szkoła ma renomę, ta szkoła ma duszę i myślę, że tu zaapeluję do licealistów obecnych. Uczcie się, zdobywajcie wiedzę, rozsławiajcie dobre imię tej szkoły. Panie burmistrz, możecie być dumni, cały Połczyn może być dumny z tej szkoły. Dziękuję. Szanowni Państwo posłowie, ekscelencjo księży biskupie, szanowni Państwo gospodarze powiatu, miasta. Lecz w najcudowniejszych słowach zwracam się do pedagogów. Tych, którzy byli w 1946 roku, w następnych latach i którzy tutaj są, na tej sali. Niektórzy z Państwa, kiedy podejmowali pracę, ich głowy były czarne, jak pióra kruka. Dziś trochę siwizny, ale ta siwizna dodaje uroku, powagi i tego słowa, którego mi trochę zabrakło w przemówieniu pana dyrektora. Ateny, Jerozolima i cudowne słowo, paidos, greckie, prowadzić, pedagog. I wam, drodzy państwo absolwenci, ja jestem stąd, z Połczyna-Zdroju. Kiedy dzisiaj tak w przejściu mówiliśmy sobie to cudowne słowo dzień dobry, poznawaliśmy się uściski i tych cudowności, tych chwil nie do zapomnienia życzę wam w dniu dzisiejszym i w każdym
innym dniu waszego życia, bo po was przyjdą wasze dzieci. Bo to naprawdę 70 niezapomnianych nigdy lat. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję parlamentarzystom. Zobaczcie, tak różni ludzie, ale pani Zosia powiedziała, że czegoś zabrakło. Ale jest takie łacińskie słowo ecclesia supplet, czyli Kościół uzupełnia. Nasza szkoła to wielka rodzina, wspólnota i niezależnie od tego, skąd jesteśmy, jakich jesteśmy preferencji politycznych, jakich światopoglądów, to tworzymy jedną wielką wspólnotę. Proszę pani Zosia. Dziękuję jeszcze raz za wypowiedziane słowa i przepraszam za pewną zmianę, której niestety nie wiedziałem, że ma nastąpić. W tej chwili proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Rady Powiatu Świdnickiego, Danutę Walitowską. Ja mam trudną rolę, ponieważ jestem absolwentką. I chyba najpierw powiem jako absolwentka. Matura 69, więc wiek już się zbliża do tego pięknego jubileuszu. Czego życzyć tej szkole? Dostojnej jubilatce, dalszego rozwoju, szanowni państwo. Młodzieży, żeby rozwijała swoje talenty i swoje marzenia. Gronu pragnę podziękować za kształcenie licznych pokoleń. I tam gdzieś ja jestem po drodze. Dyrekcji za piękny, wspaniały rozwój tejże placówki. Tu są słowa spisane, piękne słowa, których autorem jest pan starosta Mirosław Majka, nie mógł być dzisiaj z nami, chociaż bardzo chciał. Przekazuję je na ręce pana dyrektora i w podpisie ja, która dziś, jak pan zapowiedział, pełnię rolę przewodniczącej Rady Powiatu. Najszczerzej, najpiękniej gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Godni goście, czynsz ekscelencjo, posłowie, pani poseł, pani burmistrz. Szczególne święto dzisiaj jest dla absolwentów i pedagogów. 70 lat to okres dosyć długi i przewinęło się przez tą szkołę dużo pedagogów. Widzieliśmy sporo dyrektorów. Ja w imieniu pana starosty, zarządu i wszystkich z całego powiatu świdnickiego chcieliśmy życzyć, aby ta szkoła obchodziła niedługo stulecie. Panie dyrektorze, życzymy, żeby to wszystko było dobrze i dotrwało do tego stulecia na imię. Gratulacje wszystkim. Jako były nauczyciel i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Pracujący, uczący się w liceum wiemy, że ono wymaga ciężkiej pracy i pogody ducha, ale prowadzi nas do rozwoju i prowadzi do sukcesów. Dziękuję serdecznie. W tej chwili proszę o zabranie głosu panią burmistrz naszego miasta, panią Barbarę Nowak. Kiedy rok 46 skończył wojnę, bo w 45 się zakończyła i bliźniła się pewnie wiele lat, ale ten pierwszy rok, ta pierwsza zieleń, która pozwoliła innym duchem, ludziom tu mieszkającym myśleć, to właśnie pierwsza myśl to edukacja. To jest i piękne, i zobowiązujące. Bo dziś chciałoby się, aby ludzie mając spokój i mając dużo lepszy dostęp do książek, tą edukację chcieli wszyscy chłonąć. Ja tego szczególnie życzę szkole. Życzę szkole, aby jak najwięcej ludzi, jak najwięcej młodych ludzi, ale nie tylko, chciało zdobywać jak najlepszą wiedzę od osób, które są na tej sali, które tą wiedzę posiadają, którą tą wiedzę ugruntowują i którzy tą wiedzę mogą przekazać.
Myślałam sobie, bo 40 lat mieszkałam w Połczynie, myślałam sobie o tych wszystkich profesorach, pedagogach, ludziach, którzy zagłębieni w książkach niestety już z nami nie są. I sądzę, że to byli ludzie wyjątkowi, że te nazwiska, które dzisiaj będziecie Państwo już wspominali i za chwilę będziecie wspominać w swoich rozmowach, to nie byli ludzie tudzinkowi. To byli ludzie wielcy, z dobrym humorem, z wielkim autorytetem. I życzę wszystkim pedagogom i dziś tym, którzy w tych w sumie trudnych czasach muszą przekazywać wiedzę, ale i również tym, którzy nastąpią po nich, aby również zasługiwali na tak wielki szacunek młodzieży, ażeby znajdowali tą swoją wielką pozycję. Umysł to wielka sprawa i tego Państwu wszystkim bardzo serdecznie życzę. My jesteśmy dumni, bo wymiarem gminy jest posiadanie pewnych najważniejszych elementów. Tymi elementami, wśród tych elementów na pewno jest edukacja na każdym szczeblu. I bądźmy z tego dumni, róbmy wszystko, żeby nie stracić tego najcenniejszego elementu, jakim jest możliwość edukowania młodego pokolenia. Dla mnie osobiście zawsze najważniejsze było, by dziecko jak najdłużej przebywając w domu zdobywało wiedzę tą szkolną. Jak najdłużej przesiąkało tym, o czym myślą i czują jego rodzice. I to w Połczynie Zdroju może być realizowane i za to wszystkim ludziom, którzy do tego się przyczyniają, bardzo wielkie i serdeczne podziękowania dla nas, od nas wspólnie, od całego samorządu gminy. Dziękujemy Państwu bardzo. O podniosłości tego świadczą przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy. Wierzcie mi, że nazwiska pedagogów Liceum Ogólnokształcącego to instytucja. Młodzież wspomina Was w sposób bardzo szczególny i wspaniały. Ja sam, szczerze mówiąc, żałuję po trosze, że nie wybrałem tego liceum, aczkolwiek jestem z urodzenia połczynianinem, ale te nazwiska też budzą we mnie wielki szacunek. I dziękujemy w imieniu samorządu Wam wszystkim, oczywiście na ręce Pana Dyrektora życzenia i my jako samorząd, jak powiedziała Pani Burmistrz, jesteśmy dumni z takiego liceum. Teraz bardzo przyjemna sytuacja. Proszę Panią Teresę Czaplińską, prezesa Połczyńskiego Koła Przyjaciół Dzieci, o zabranie głosu. Witam serdecznie wszystkich tutaj obecnych i mam ogromny zaszczyt, że mogłam doczekać się tej chwili, 70-lecia tego ogólnego dnia, w którym wszyscy tutaj jesteśmy szczęśliwi i dumni, że doczekaliśmy, szczególnie ja, bo ja to rocznik 56. I dlatego dzisiaj tak bardzo przeżywam tą uroczystość i wszystkim Wam obecnym i tym, którzy nie zdążyli przyjechać, albo będą wieczorem czy jutro, składam serdeczne życzenia jako uczennica tej szkoły i jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, bo Wy wszyscy jesteście przyjacielami dzieci. Szczególnie pedagodzy, którzy aktualnie pracują i ci, którzy dawniej pracowali, są przez nas oznaczeni przyjacielem dziecka. Przyjaciel dziecka to jest ta osoba, która wspiera dziecko, pomaga mu i ufa, bo to wszystko daje potem dobre owoce. Panie dyrektorze, w imieniu Zarządu Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci składam serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się, że to Liceum Ogólnokształcące imieniem Stanisława Staszica jest w dalszym ciągu bardzo aktywne i przyjazne dzieciom i rodzicom. I tutaj jest piękna odznaka, ręka dorosłego człowieka i dziecka, bo przyjaciel dziecka to jest człowiek, który dziecku ufa, który go szanuje i pomaga mu, kiedy oczekuje tego wsparcia. Proszę bardzo, to jest taka piękna, mała odznaka. Panie dyrektorze, na Pana ręce i dla wszystkich aktualnie obecnych nauczycieli, pedagogów tej szkoły szczególne życzenia ode mnie, od Teresy Czaplińskiej. Thank you.
Nasza gala dobiega już końca. Wszyscy Państwo, którzy chcieliby jeszcze zabrać głos, powiem szczerze, jutro jest otwarty panel dyskusyjny u nas w szkole przewidziany. Teraz zostało mi jeszcze tylko... jeszcze... O, przepraszam, jak prezenty są, to pan dyrektor będzie wiedział, kto tu do niego wychodzi. Nie będę hamował, proszę bardzo. Nie można tutaj ograniczać, bo tak jak powiedzieliśmy, życie nie zawsze da się zaplanować. Są elementy spontaniczne, wynikające z odruchów ludzkiego serca i życzliwości. W imieniu dyrektorów szkół gminy Pałczyn-Zdrój, których mam zaszczyt Państwu w tej chwili przedstawić, pani Ewa Dunder, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pałczynie-Zdroju. Pani Elżbieta Sokołowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bolkowie. Pani Grażyna Kaczkowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Toporzyku. Pan Maciej Szwed, dyrektor Zespołu Szkół w Redle. W codziennym biegu życia wiele czasu mamy na refleksję i podsumowanie tego, czego udało nam się dokonać. Jedną z okazji, która pozwala zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość, wrócić do wspomnień i pomarzyć o przyszłości, jest właśnie jubileusz. Każdy jubileusz, a szczególnie jubileusz 70-lecia, jest czymś bardzo wyjątkowym. Z tej okazji w imieniu nas wszystkich dyrektorów, przyjaciół naszego liceum, chcemy Państwu złożyć serdeczne życzenia. Życzymy wielu sił twórczych i ważnych dokonań, a także wszelkiej pomyślności w realizowaniu zarówno zawodowych, jak i edukacyjnych i osobistych planów. Niech każdy następny rok będzie kolejnym etapem podróży do nowych jubileuszy. Gratulujemy serdecznie. Brawo, naprawdę. I tutaj zostali przedstawieni nasi dyrektorzy szkół gminnych. A teraz wchodzą tutaj moi właśnie dyrektorzy, koledzy ze szkół powiatowych. Pan Andrzej, przyjaciele. Także witam serdecznie. Słuchajcie, tutaj powiem szczerze tak. Ja bardzo chciałem pozdrowić przede wszystkim starych absolwentów, bo też jestem absolwentem swojego technikum. I tak szczerze mówiąc, to tak na tych czarnych zdjęciach szukałem znajomych twarzy, szczególnie dziewcząt, bo gdzieś tutaj na dyskoteki przyjeżdżaliśmy. Naprawdę rywalizacji nie ma. Ja bardzo szczerze chciałbym wymienić wszystkich dyrektorów z technikum, z ośrodka szkolno-wychowawczego w Sopożu, z LO od kolegi, złożyć Państwu serdeczne życzenia. Naprawdę przede wszystkim zdrowia, pomyślności, żeby się mogli się jeszcze raz z nami spotkać i z poradni tutaj koleżanka mówi od Krzysztofa, żebyśmy się mogli jeszcze jak najczęściej spotykać. Naprawdę tak jak tutaj kolega starosta powiedział, do 100 lat. A z pomocą księdza biskupa może jak tak jeszcze pomodlimy się, to może nam się to uda.